Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol i witam po dłuższej przerwie w Dark Souls 2, ale to jest dłuższa przerwa tylko i wyłącznie dla mnie. No, inaczej widząc, kiepskie przyjęcie tej serii, niestety. Nie mogę się nadziwić czemu, przecież gra jest tak bajeczna. Nagrywałem teraz częściej Grand Theft Auto Online, więc tydzień mnie tutaj nie było, ale zdążyłem sobie kupić jeszcze przed tą tygodniową przerwą nową zbroję. Oczywiście dostępna tutaj u handlarza, ale też koleś od drabinek się odezwał. I czyżby wreszcie będzie możliwe zejście do dołu? Powiem wam tyle, nie, bo drabinka jest za krótka, już próbowałem. Ta plama krwi tutaj nie jest bezpodstawna. Dobra. No to tak, jeszcze jedną rzecz, zanim pójdziemy do lasu. Czyli ubrana pani w fatałaszki, której daliśmy w poprzednim odcinku. Czy przypaska biodrowa tak samo dobrze wygląda na niej, jak powinna? No, powiedzmy, jak ktoś jest fetyszystą stóp i nóg, no to proszę bardzo. Nie dziękujcie, nie dziękujcie. Nie, dobra. Masz jeszcze płomyczek dla mnie, czy już kupiłem wcześniej? Ej, dalej mogę ją ubierać, ale wiesz co? Nie. Tak cię zostawimy już. Płomyk. Moment. Aha, to jest tylko wzmocnienie. Dobra. Be safe. Postaram się. A w ogóle też mogliście zwrócić już uwagę na cztery ikonki pod zielonym paskiem mojej wytrzymałości. Wchodząc pewnego razu. Nie w gesty, nie. Wchodząc pewnego razu w wyposażenie, zauważyłem, że przecież na pierścienie są cztery miejsca. No, pamiętając doświadczenia z Dark Souls 1, gdzie można było nosić tylko dwa pierścienie, no nie podejrzewałem, że można. Po prostu myślałem, że to jest takie fajne wypełnienie, ale też później się okazuje, że strzały i bełty też mają po dwa sloty. No i w każdym razie stąd więcej pierścieni na moich palcach. Więc mamy pierścień stalowej ochrony plus 1, pierścień Fiodi, kamienny i srebrny sygnał chciwego węża, więc no, mamy wszystko. Tylko o dziwo pierścienie dużo ważą, niektóre nawet powyżej 2 kg, więc żeby utrzymać dalej takie turlanie, musiałem troszeczkę lżejszą zbroję sobie kupić. No ale po ulepszeniu jest chyba, wydaje mi się, lepsza od tamtej, którą miałem. Dobra, to od razu teleporcik do lasu. Podróż. No sporo tych ognisk już mam, albo niekoniecznie do lasu, może być do żelaznej warowni. O shit, ale to mogą być za wysokie progi, jak na mojej nogi. Po takim długim niegraniu. Nie, dobra, puszcza cieni. Brzmi zachęcająco, więc może w zniszczonym rozwidleniu zacznijmy. Okej. To jest dla mnie kompletnie nowa lokacja. Dalej nigdzie nie zabrnąłem, więc no, zaczynamy przeczesywanie terenu. Aha, właśnie, tak, już pamiętam. Przypominam sobie. Mgła, zwykły las i tutaj inna odnoga. Ale momencie, przeczytajmy wiadomość. Skarb z chęcią. Tylko widzę, jest dobrze chroniony, ale ja też już nie jestem zwykłym chłopkiem, roztropkiem. Powinniśmy dać sobie radę. Tylko muszę sobie przypomnieć, jak co się robiło. Okej, sporo was. Mógłbym zacząć już machać mieczykiem. No dobra, to może zacznijmy. Jest okej. I teraz widzicie, dzięki pierścieniowi Fiodi, nawet trzymając tarczę, moja staminka się ładnie odnawia. Dobra. Przypomnienie klawiszologii. Tak, okej, super. Topór wojenny. Chyba będą częste zgony dziś. Coś czuję, że nie jestem w odpowiednim stanie umysłowym, jeżeli chodzi o przypomnienie mechaniki zabawy, żeby tutaj coś powymiatać, a może w sumie taki powiew świeżości. No, to taka czasami przerwa robi też dobrze. Ale to może w przypadku innych gier, niekoniecznie w Dark Souls 2. Tutaj będzie kara. Ale jeszcze póki co odłożona w czasie. Okej, dobra, ktoś tutaj zginął. Dobra, może tym się wspomóżmy. A może tym. O kurde, chciałbym ten miecz. To jest Twajhander jak nic. Chyba nie, chodzi mi o nazwę, nie tylko o to, że w dwóch rękach go trzeba trzymać. Choć w sumie tam ten koleś trzyma w jednym. W jednej ręce, znaczy się, dobra, ej, chodź tu. I w dalszym ciągu, żeby nie było, miecz sajdę. Ej, no bez przesady, nawet gości z tyłu wycina, no takiego już chyba raczej nie znajdę. No ale okej, no te życie zawsze przydatne. Nie, myślałem nad mieczem półtora ręcznym, żeby go ulepszyć na maksa.
Pierścień ochrony życia, duża dusza dumnego rycerza. Pierścień ochrony życia psuje się po każdej mojej śmierci, ale nie tracę wtedy dusz. No dobra, super, ale no może nie teraz. Niekiedy po prostu eksploruję. Aha, a tak przy okazji zauważyłem jeszcze, że jestem no troszeczkę pusty. To znaczy zombified. Tak, zombified, na pewno. Nie, zombie fight, po prostu moja postać bez hełmu wygląda dosyć nieciekawie. A może tak jest lepiej? Nie. Ale dobra, mam jeszcze maskę, ale nie. No, no, no. A w sumie... Wszystko to samo. O kurde. Ja tu przebieranki, a tu takie coś przede mną? Nie. To wiecie co, może powróćmy do żelaznej maski z Hyde plus 2. Bo tu może być ciężka walka. Co to w ogóle jest? Momencik, najpierw chcę... Ej, czy to nie jest zręczny wojownik przypadkiem? O cholera. No z zręcznością na pewno teraz zabrylował, ale... Czy to nie jest ten gościu z pijackiego statku? No i jeszcze naprawdę uniki robi, całkiem zacne, okej, ale... Raz, dwa i... O kurde. Dobra, sorry, troszeczkę za bardzo chciałem sobie pofolgować z nim. Aaaa! Ej, ej. Nie w tym momencie może, okej? Okay? O, no i świetnie, pierwszy raz uwaga w tym odcinku, musimy ratować się ucieczką. Ucieczką powiedziałem, sprintuj proszę cię, dziękuję. Nie, czasami naprawdę, bo sprint jest poprzez wstrzymanie kółeczka na padzie i wtedy no nie zawsze załapuje, jeśli się je już wciskuje. Wciskuje. Kurde, to było na potrzeby rymu, nie ma takiego słowa. Wciska. Tak, o to chodziło. Nie, dobra, zombie niech sobie pójdzie. Się napijemy. Z butelki jest Estusa plus 2. I wracamy, no bo nie wiem, czy haknęłem chociaż raz tamto monstrum. Ale też tak właściwie w sumie, czy musimy tam podchodzić. A walka dystansowa zawsze w cenie. Oj, może najpierw taki jakiś delikatny unik. I dopiero... O, 429! Oh shit, dobra. Ale cofnijmy się, albo może nie, teraz mamy dystans potrzebny. Okej, okay, jeszcze jedna. I po wszystkim. Dziękuję bardzo. O, właśnie. W ten sposób. Nie, na szczęście fajnie jest w Dark Souls 2 grać nawet po przerwie, kiedy ma się dobrą po prostu postać, bo to już jest chyba 141 poziom tego oto piechola. O, naprawdę. Troszeczkę już wybacza moje błędy. Ta postać. Już może zgarnąć parę ciosów. No, ale też wycina jednym, co po niektórych. Okej. Okay. Topór zabójcy smok... Dobrze zabrzmiało, dobrze zabrzmiało. Zobaczmy. O kurde, mała tarcza, ale na pewno tutaj jest coś ciekawego. Mała tarcza używana przez wolgańskich sokolników. Z daleka wygląda jak błyszczący złoty sokół. Mówi się, że sokolnicy nie ufają nikomu i domagają się pełnej wypłaty z góry. Aha, nie, czy po prostu historia sokolników, a nie żadne specjalne umiejętności tej tarczy, na przykład, nie wiem, wchłania strzały czy coś, no nie wiem. Różne rzeczy tutaj, różne rzeczy mają. A dobra, jeszcze co tam było? Tarcza i... broń. A, dokładnie. Świetnie. Wystarczające statcy, żeby używać, zobaczmy. No, 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 troszeczkę jak Gimli z Władcy Pierścienia, jak tym się tnie. O. Pion poziom. Dobra, mocniejszy cios. Dobra, na dwa razy. Nie, zawsze preferowałem miecze. Oraz półtora, że mogę się ślicznie tu rudać. Dobra, będziemy aby co inwestować, ale nie. Wróćmy do stałego zestawu. Zostaje ta wnęka tylko. Nic tam, żadnego ukrytego przejścia, nic, na pewno. Okej. Okay. To na górę, ale dużo plan krwi, więc wyciągnięta tarcza. Jakby mi się coś miało zaraz przydarzyć. O. Ej, cisza i spokój, co, jak wy poginęliście? Chyba, że w środku coś jest. O, o, kapliczka zimy. Dobra, puk, puk. Ej, tak bez kultury troszeczkę wchodzisz, piechol. Serio? Trzeba było zapukać. Wow. Czy coś mogę z tym zrobić? Nie wiem, może podpalić, ale sekundkę. Zobaczmy.
Jak tu można zginąć? No, za dużo wahał i został skarcony. Okej, żeby teraz mnie to nie spotkało, to wyciągnięta tarcza. Jakieś wiadomości, no szukam jakiejś podpowiedzi, czego się tutaj mogę spodziewać, no. Wszędzie śmierć, wiadomo. Walka dystansowa. No jakby co mam, włócznie błyskawic chociażby. Dobra, jeszcze coś? Teraz się dopiero zacznie, okej. Gotów, ale głowa. Może, ale łeb! Ej! Trzecie spotkanie z błędnym rycerzem. Okej, no dobra, to tym razem może być hardkorowo, więc olśniewające światełko rzućmy na siebie już troszeczkę wcześniej. I moment, mogę go już namierzyć? Nie. Tak, już mogę, dobra, no to zacznijmy może od najpotężniejszego z moich zaklęć. Bum! I jeszcze jedno. O kurde, ja chyba nie złapię. No i teraz już mieczykiem tylko, klasycznie. Może rach. Ups! Dobra. I jeszcze takie jedno cięcie jest po nim. No nie było ciężko, ale czasami obawiam się, że może była możliwość pogadania z tym gościem, a ja po prostu już myślę, że trzeba go zabić, ale mamy za to lancę, która prezentuje się jak? I w sumie już wszystkie umiejętności potrzebne też spełniam. Dobra, pchnięcia, pchnięcia, jeszcze raz pchnięcia. Okej. Nie, wiecie co? Może jednak nie. Tak jak mówiłem już dzisiaj raz, preferuję miecze, zwłaszcza te, które są plus 5. Moment, tutaj może? Nie. Szkoda. Już podejrzewam, że na PlayStation 4, Xbox One już nie będzie niewidzialnych ścian w Dark Souls 3. Przynajmniej taką mam nadzieję. Ale dobra, spokojnie. Co to? Duże duszenie z danego żołnierza i kukła człowieka. Wszystkie przydatne przedmioty, dobra. Ciemna jaskinia czy mur? Dobra, wybieram mur, to jest na pewno bezpieczniej. Nie, myślałem serio, że tam są jakieś drzwi może, ale nie. Dobra, tarcza wyciągnięta. Przydałaby się pochodnia, jest trochę ciemno. Już 11 tysięcy na moim koncie, a ogniska nie widać, o kurde. Deszczyk! Powiadacie. No dobra, no to podejrzewam, że pochodnia by zgasła, czy nie? Kurde. Momencik, może przeczytajmy tą wiadomość. Uważaj na trio. No też mam niezłe combo u siebie. Ej, moment, ci? Kurde, no przecież, ej, bez przesady. Z tymi, co sobie dajemy radę. Z nami z zaginionej twierdzy przecież. Czasami naprawdę wydaje mi się, że odwrotnie poszedłem w kolejności do tego, co myśleli twórcy, że zrobię. Ale z drugiej strony, no kurde. Wszystko jest nieliniowa rozgrywka. Musieli przecież wiedzieć, że ludzie będą w różny sposób ją przechodzili. No to w sumie. Dobra, kolejne podreperowanie życia. Co tam? Spróbuj zeskok. Po co? Czyli naprawdę, tutaj może ludzie z 11 czy tam 12 levelem sobie biegają, a to jest 141, dzień dobry. Ale błędny rycerz już spotkanie trzecie. Wrócę za kamyszkiem, wiadomo. Urna z wodą święconą. O, szyn, ale pięknie! Kocham cię, Dark Souls 2. Serio. Zamek Drunglik. O, kurde, ej, nie mogłem się doczekać spotkania. Poczekaj. Jest! No proszę bardzo, jak to się robi. Grudka tytanitu i sztaba tytanitu. Świetnie. Ale to dopiero u Kowala. A w dalszym ciągu tego w Majuli, a nie u Macduffa w zaginionej twierdzy. Nie mogę namierzyć. Okej, to pogadajmy, kimkolwiek jesteś. Moment. Nie jest pani strażniczka ogniska? Your soul is still frail and pallid. If you proceed regardless, your fate will be more terrible than mere life or death. But I will not stop you, if that is your heart's desire. Czyli mówisz, tam siedzi Krzysztof Jarzyna ze Szczecina, tak? Szef wszystkich szefów.
Nie, znam swoją wartość. Jeszcze pójdziemy zawalczyć z innymi bossami. No inaczej, przypominam, mam jedną wielką duszę dopiero. A podobno są cztery. Więc jeszcze masa przede mną, zanim ta walka nastąpi. No w sumie może tylko spróbuję się przejść kawałek. Kawałeczek. A może przeczytam. Przed tą wspaniały widok. No, pfa! Moment. Tak, oczywiście, zgadzam się. Tutaj. No tutaj. Okej, spoko. Ale wiecie co? Nie, faktycznie jeszcze nie, ale tylko kurczę, szkoda, że tutaj nie ma żadnego ogniska. No może jeszcze coś mam do powiedzenia. Aha, nie. Czy ja bym teraz w pół sekundy teleportował się do Majuli i mówisz, nie stoisz tam przypadkiem przy ognisku, nie? No dobra, kawałeczek, dosłownie kawałek. Żeby mi się tutaj przypadkiem droga za mną nie zamknęła. No byłoby niefajnie. Krew już jest. Nęcenie i eliminacja po kolei. Moment, ktoś tu będzie walczył ze mną. Okej, moment, nie przypadkiem. Nie, nie, to nie są chyba przeciwnicy tam na górze. Nie stoją chyba, nie? Nie. Nie. Że ty... O kurde. What the fuck? Skąd ten bełt? Skąd ta strzała? E? Serio? Oh shit. Dobra. To ze słonikami może innym razem. Albo w sumie, no dobra, sprawdźmy się w walce. Jak tam elefanty? Ło, 613, no to co z takie 3 i jesteś martwy, powiadacz, tak? Czyżbym był za dużym koksem? Nawet jak na ostatnią planszę już? Kurde. Troszeczkę byłoby mi przykro. A pewnie jak raz mnie trzepnie, to już będzie po mnie. Ale nie będzie o takiej okazji. Ej, no świetnie, mam tyle dusz, że na pewno na chociażby jeden level starczy. A tu było jeszcze chyba dwóch łuczników, no bo chyba z dupy słonia nie leciały te strzały, no też właśnie. Zwykłe frejżyny, dobra, no to raz, i dwa, i trzy, i może mocniejszym. Tak za karę. Tylko w ten sposób. O! No był blisko. Ale pewnej rzeczy się nie zapomina. O, shit, na przykład tych mocarnych cięć! Które potrafią zaserwować. Oh no, 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 jestem trochę za daleko, żeby tutaj teraz zginąć. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj będzie ognisko w pobliżu, ale póki co naprawdę się cofnę. Łyknę sobie stuska, ale to jeszcze za momencik. No dokładnie. Aż zaczną się wycofywać i teraz może już dla totalnego bezpieczeństwa dziabgu błyskawicą. Niczym Zeus. No, i teraz już chyba bez problemu sobie damy radę. I jednym cięciem. No a ten już jest w pełni zdrowia pewnie. Ej, moment, gdzie on zniknął? Halo, 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 byłeś tutaj gdzieś, kolego? Żebyś mnie nie zaszedł tylko ze złej strony, tam gdzie nie będę akurat patrzył. No, ewentualnie tam, ale nie będę próbował. Ale swoją drogą naprawdę niczym polskie góry. W środku sezonu. Nie wiem, jeżeli taki deszczyk spotka was w górach, to no... Nie pozostaje nic innego, tylko siedzieć w pokoju. Oh fuck, no właśnie o tym mówiłem. W najgorszym momencie, koleś, najgorszy. Kiedy ja zaczynam opowiadać i moja koncentracja spada o parę procent w dół. Tak, a można piechol spadać w górę. To dół już nie było potrzebne. No ale wybaczcie. Komentarz komentarzem, naprawdę nie wszystko wychodzi tak pięknie, jakbym teraz był w trakcie pisania jakiegoś wypracowanka czy coś w tym stylu. To nie jest przygotowane, to jest tak jakby na żywo, choć edytowane. Ale może z tej strony coś? Ej, moment, skrzyneczka, halo, jak... Łapka, to... nie, no dobra, spokojnie. Nie było jeszcze śmierci. Jest okej. Okay. Tarcza? No. Wielki zapłon plus płomyk. Wielki zapłon, powiadacie, czyli jakieś kolejne zakręcie do mojej piromancji? Moment, to z tej strony będzie szybciej. Wielki zapłon. Bucha gromnym płomieniem przedrzucającym. Potężny, lecz tak prosty, że niezręcznie może być go używa. Okej. Okay. Spoko. Czyli w to się nie będziemy bawić, skoro jest niezręcznie. Boję się, że ci się jeszcze obudzą. Tak wyglądają, jakby byli w stanie, kiedy już wejdę. Nie wiem, czy przypadkiem to nie jest król, nie chciałbym już teraz podjąć ostatniej walki. Raz kozie śmierć, dobra. Zobaczmy, o co tutaj chodzi temu kolesiowi. Jeżeli to jest w ogóle... Momencik, to jest przejście. Tajne, sekretne? Nie. Momencik, ale chyba on nie jest... wrogiem.
Jest tylko duchem. Duchem kogo? Można zagadać z duchem? Who are you? Piechol, siemka. And by whose permission do you stand before me? No tak z grubsza nie pytałem nikogo o zgodę. Is the domain of King Vendrick. Is your trespass intentional? W sumie przypadkiem nie chciałem. Inny był plan zupełnie. His Highness. Where has he gone? Mnie nie pyta, ja nic nie wiem, ale mogę pogadać więcej. I am the Chancellor, Velaghar. Do you seek an audience with my lord, King Vendrick? Jeżeli będę miał możliwość wyboru, to nie. Aha, no i tak jest nieobecny. My lord, the king has... The queen has taken him. Do komnaty? Niekoniecznie. Magnificent findings on souls. An accomplishment for the ages. He vanquished the four great ones. Czyli to, co ja teraz robię. Ej, nie, stop, moment, dokładnie. Has watched over this land since ages long, long. Czyżby? King Vendrick. We must fight back. Or the giants will take Dranglake. Czyżby król Vendrick to był bohater z Dark Souls 1, bo tam też było zbieranie dusz i też uratował... No kurde, inaczej, podejrzewam, że nie każdy tutaj z bohaterów zdobywa te cztery potężne dusze. No ale znam przynajmniej jedną, która to zrobiła w Dark Souls 1 i to byłem ja! To znaczy bohater, którym sterujemy. No, to troszeczkę byłby twist. A nie, nie podejrzewam. A dobra, ej, moment. Zwierciadła. No. Pamiętam w jednym z materiałów przed premierą Dark Souls 2, jak pokazywali bossa i właśnie boss był, powiedzmy, zwierciadlany walczył lusterkiem. Oh shit. Nie. Może nie teraz. Oh fuck! No o kurde. Dobra, chyba Królewska Gwardia. Zobaczymy, czy są mocni. Mają pawęże, to na pewno. Rozpoznaję je. O kurde, moment, żebym gdzieś nie wlazł. Oh shit. Dobra, warto przypuścić, że atak mi się wyda. Oj, albo nie. O, nie zabieram tak dużo, jak myślałem, że będę zabierał. Ostrożnie. To przede wszystkim. Stwórzmy dystans sobie. Może właśnie, chodźcie. Zapraszam. Moment, a zdążę uśmiechające światełko sobie cyknąć, wymodlić. No, dalej. No. Dobra, no to chodź. Teraz już kiedy moje życie się regeneruje, jestem troszeczkę większym kozakiem niż wcześniej. Raz, dwa, trzy. O kurczę. Backstep? Nie, niestety. Odgięłeś się troszeczkę. No ale chodź, zapraszam, chodź. Wow. To było najlepsze pchnięcie w twoim życiu. Jednocześnie ostatnie. Dobra, gdzie jest twój koleżka? Hello. No nie no, serio, gdzie polazłeś? No jak mi tutaj zeskoczy z góry z dziabnięciem i będzie po mnie. Się obrażę. Nie, jest tutaj. Zobaczcie, czego patroluję. Moment, czyżby backstep? Ale się to złapać. Dobra, to jeszcze dobijmy go tylko. Oj. Ej. No. No dobra, okej. Wejdźmy jeszcze tutaj. Zobaczmy, co tu się chowa. Okej, z tej strony coś... Moment. Może sprawdźmy wiadomości. Wróg i duet. Czyżby była mowa o nich? No dobra, spróbujmy jeszcze przed końcem odcinka ich rozwalić. Tylko tak, włócznia błyskawic jakaś jest? Jest. Nawet całe dwie. To w ten sposób zacznijmy, chyba że... Nie zdążą się odwrócić. To raz go w plecki, drugi raz już w twarz. O, zasłonił się tarczą. Oj, menda. A dobra, jeszcze emisja mocy. No to podtrzymajmy ich troszeczkę na dystans, chociaż delikatnie. Zwłaszcza, że teraz nie mam tarczy, kiedy używam cudów. Dobra, jeden do domu. Tego skarcimy. Chodź. Też mam taką dużą tarczę. Tylko ja sobie jestem bardziej celny.
Dobra, tam był jeszcze drugi taki mały. Gdzie on jest? Wyciągnijmy tarczę, możesz czaić tu. Dalej stoi, no co za kretyn. Dobra, emisja mocy, spróbuję go. Bez auto-aima trzasnąć, uwaga. Bam! Dobra, w plecy teraz już będzie możliwość, więc bęk, drugi raz. Dobra, tu podejrzewam bossa, za którymś z tych przejść. Zbroja szermierza. Rzućmy jeszcze okiem przed końcem odcinka, tylko szybko. Nie. Słabsza, ale lżejsza o pół kilo. Nie. Dobra, kochani, ja w tym miejscu, w tych komnatach, kończę teraz ten dzisiejszy odcinek, ale już niedługo następny. Więc trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!